Porozmawiajmy na chwilę o idei równości płci, która skłóca tylu ludzi. Równość czasem jest rozumiana jako równość wyników, równość szans, lub jako identyczność płci. Ludzie o poglądach lewicowych omawianą równość popierają z automatu, a przynajmniej tak twierdzą. Ale gdy dochodzi do zastosowania tej równości w praktyce, to częściej wychodzi, że popierają przywileje dla kobiet. Jest to na przykład nierówny wiek emerytalny, brak kwalifikacji i poboru do wojska dla kobiet, brak równej władzy rodzicielskiej dla obu rodziców po rozwodzie, czyli brak popierania domyślnej opieki naprzemiennej, a także nierówne normy dźwigania w pracy. Pseudorównościowcy popierają też parytety dla kobiet tam, gdzie akurat idzie im gorzej najczęściej u władzy, w zarządach firm, w polityce. Ale już dla mężczyzn nie. Jeśli to im idzie gorzej, na przykład w sferze edukacji. Prawicowcy, by odróżnić się od lewicy, zaczęli popierać nierówność płci. Ci często twierdzą nawet, że płcie różnią się praktycznie we wszystkim, a każde zrównanie płci w czymkolwiek to grzech śmiertelny, choroba, kłamstwo lub zniewaga. Co można popierać, nie popierając równości? Tradycyjne role płciowe, hierarchiczność, lub rzucenie płci na samopas bez żadnych regulacji kulturowo-prawno-państwowych. Na wstępie od razu odrzucam popieranie siłowego wmuszania identyczności płci, bo jest to kłamstwo. Nawet mężczyzna od mężczyzny i kobieta od kobiety potrafią różnić się wieloma cechami, więc idea identyczności płci nijak nie pasuje do realiów. Równość wyników też odrzucam z Marsza, zobrazuję to na przykładzie kompetencji. Jeśli słabego chirurga ocenisz tak samo jak dobrego chirurga, czyli zrównasz ich wyniki, to słaby chirurg dostanie niezasłużoną wysoką pensję. A dobry chirurg nie będzie miał ambicji, by się rozwijać, ponieważ i tak ten słaby chirurg będzie z nim zawsze równy. Jeśli zrównujesz niekompetentnego z kompetentnym, to obniżasz jakość świadczenia usług przez daną grupę zawodową. Chciałbyś, by operował cię słaby chirurg tylko dlatego, że poparłeś równość wyników? Pytam retorycznie. Teraz omówmy równość szans. Ta, choć nie jest idealnym wyjściem, to jest najlepszym z dostępnych. Tutaj dam dwa przykłady. Mężczyzna i kobieta powinni mieć taką samą możliwość wyboru swojej ścieżki zawodowej lub w życiu prywatnym, niezależnie czy mężczyzna będzie wykonywał kobiecy zawód i kobiecą rolę, a kobieta męski zawód i męską rolę. Podobnie z współczuciem. Równość szans zakłada, że tak samo współczujesz słabej kobiecie, jak słabemu mężczyźnie. Tak samo bronisz obu, zamiast twierdzić, że na przykład mężczyzna ma sam sobie poradzić. A tylko kobiecie trzeba podać pomocną dłoń. Tak samo traktujesz depresję u obu płci, zamiast mówienia, że mężczyzna ma zakaz posiadania emocji, ma się za nie wstydzić, a kobieta ma na tym polu wolność i akceptację. Zostają nam do omówienia tradycyjne role płci, które uważam za twór przestarzały i ograniczający płcie. Dam przykład z badań. Mężczyźni 11 razy częściej zostawiają kobiety, które zachorowały na raka, niż robią to kobiety wobec chorych mężczyzn. Dlaczego? Ponieważ mężczyźni musieli przejąć rolę opiekuńczą, do której nikt ich nie przygotował. Mieli zarabiać, mieli podejmować decyzje, i to była ich rola. Rola opiekuńcza ich przerosła, więc postanowili odejść ze związku. Czy to nie jest ograniczenie? Podobnie z kobietami. Kobiety, którym wmusza się naukę opieki jako jedynego atrybutu, często nie potrafią zarabiać, podejmować decyzji, są bierne, zależne, Nierzadko nawet dziecinne, ponieważ nie są uczone równego brania odpowiedzialności w porównaniu do mężczyzn. I takie kobiety, według badań, zostawiają dużo częściej mężczyzn, którzy przestali zarabiać, albo którzy zachorowali i również przez to przestali być koniem pociągowym związku lub rodziny. Te kobiety rozwodzą się, ponieważ nie uniosły ciężaru noszenia spodni w związku. To też jest ograniczenie. Gdy obie płcie uczone są atrybutów obu płci, to mogą płynnie wymieniać się rolami, lub przejmują taką rolę w pełni. Jeśli druga strona nie może jej wypełnić. Dodatkowo ojcowie mają lepszy kontakt z dziećmi, ponieważ ojciec nie jest jedynie figurą sponsora rodziny, a jest ojcem czynnym. Matka z kolei może uczyć umiejętności, których sama się nauczyła, i przysłowiowo nie wisi na mężu, pokazując bezradność, która często jest nieświadomie przekazywana któremuś z dzieci. Jeśli ciekawią cię takie tematy, zaglądaj na bloga Świadomość Związków. Poruszam tam bardzo wiele tematów z dziedziny społecznej i związków.